Pilna ewakuacja i surowe zakazy, to czeka mieszkańców już 12 października. Sytuacja jest poważna, a służby już przygotowują się na najgorsze. Wystarczy ułamek sekundy, by doszło do prawdziwego dramatu. Kolejna ewakuacja w części Polski. Po ostatnich zdarzeniach, które wszystkim dosłownie zmroziły krew w żyłach, wyspecjalizowane służby musiały natychmiast zacząć działać, podejmując odpowiednie kroki. Chociaż pierwszy etap już za nimi, wciąż zarówno funkcjonariuszy, jak i wszystkich mieszkańców, czeka wielkie wyzwanie. Już za kilka dni każdy będzie musiał opuścić swoje miejsce zamieszkania i dostosować się do surowych zakazów. Już 12 października rozpocznie się ewakuacja i wprowadzone zostaną rygorystyczne przepisy, jak podaje Onet, niewiele ponad rok temu w Świnoujściu, podczas pogłębiania toru wodnego Szczecin-Świnoujście, znaleziono największy na skalę europejską niewybuch z czasów II wojny światowej, ważąca ponad 5 ton brytyjska bomba Tallboy. Wiadomo, że blisko 2,5 tony to sam ładunek wybuchowy. Co gorsza, ustalono, że wewnątrz znajduje się ładunek o wzmożonej sile rażenia, który odpowiada ponad 3,5 tonom trotylu. Gdyby doszło do wybuchu Tallboya, zniszczenia byłyby gigantyczne i z całą pewnością zginęłoby wielu. Z doniesień Onetu wynika, że 12 października tego roku ma się rozpocząć neutralizacja, którą skrupulatnie planowano przez cały ten czas. Akcja ma potrwać aż 4 dni. Chociaż rzecznik 8. Flotylii Obrony Wybrzeża przyznał, że ma nadzieję, że plan został dopracowany w każdym cały, służby przygotowują się na najgorsze. Niestety, każde uderzenie, każde drganie może spowodować, że ten obiekt wybuchnie. Przygotowujemy się na najgorsze, przyznaje rzecznik 8. Flotylii Obrony Wybrzeża. Wiadomo, że od 12 października każdego dnia ci, którzy mieszkają w promieniu 2,5 km od miejsca, w którym znajduje się Tallboy, będą musieli na kilka godzin opuszczać swoje mieszkania i miejsca pracy. W sumie ewakuacja będzie obejmować kilkaset osób. Podano również, że na ten czas zostaną wprowadzone specjalne zakazy, Inne częściowo zostanie wstrzymane kursowanie promów i ograniczony ruch samochodów ciężarowych. Osoby spoza Świnoujścia, które w tych dniach planują przyjazd samochodem do miasta, jeśli tylko mają taką możliwość, proszone są o przesunięcie terminu przyjazdu po zakończeniu akcji. A jeśli nie jest to możliwe, należy liczyć się z utrudnieniami w przeprawie. Apel dotyczy również kierowców jadących od strony Niemiec, informują władze Świnoujścia. To operacja na skalę światową. Podobnie wygląda kwestia ewentualnych skutków, z którymi możemy mieć do czynienia w przypadku niespodziewanego wybuchu tej bomby. Z
Stąd nasze wielopoziomowe działania. Te najważniejsze, kluczowe, będą wykonywali nurkowie minerzy i to na nich spoczywa największa odpowiedzialność, mówi Paweł Rodzoś, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ZUF. Źródło: Onet.